mam wrażenie, że to jest niezwykle ekscytujący moment dla nas wszystkich. Mimo wszystkich trudności, i kłopotów. Chyba Iwaszkiewicz kiedyś miał w zwyczaju mówić, jak się pojawiały jakieś zakręty, problemy, Wszyscy byli załamani, a on zacierał ręce, właśnie wtedy się ożywiał w cały zbudowany mówił problemy to lubię, tak? Wreszcie. Wreszcie będziemy się stawać ludźmi. No to swędzenie, które od razu się pojawia w umyśle, kiedy trzeba rozwiązać jakiś ważny problem. Problemy to lubię. W tym się stajemy ludźmi. To sprawia, że jesteśmy inni niż wszyscy inni. Tu się pokazują nasze różnice. I jest, to jest ciekawe. Na koniec bardzo was proszę, nie bójcie się różnic między nami. Bardzo was o to proszę. Ta kultura, w której dzisiaj żyjemy, i polityczna, i społeczna, pakuje nas bardzo często w urawni łowkę i w różne obozy, zapędza nas do zagród. Nie bójmy się różnic między nami. Błagam, afirmujmy różnice między nami. Pokazujmy, że one są. Nie w różnicach jest problem, tylko w tym, że nie potrafimy o nich rozmawiać. Nie w sporze jest kłopot, bo spór nie jest żadnym problemem, jest normą i zawsze nią będzie. Problemem jest nieumiejętność cywilizowanego prowadzenia sporu. To są te rzeczy, które dzisiaj, od których dzisiaj może zależeć nasza przyszłość albo jej brak. Bo my dzisiaj jesteśmy dokładnie w tym momencie, w którym byli nasi przodkowie, o czym pisze Jud, po wojnie możesz pojechać w lewo albo w prawo.